dzisiaj goszczę w siłowni K8 Body Art. Udało mi się w końcu tutaj dotrzeć do Mikołowa. Będę robił trening z Łukaszem i z jego dziewczyną. Robimy nogi. Dość późno przyjechałem, bo jest 21, ale nie dało się wcześniej. Akurat takie możliwości i tak dość fajnie droga przebiegła, bo jechałem jeszcze zza Katowic. Zaczęliśmy od wyprostów w siedzeniu na maszynie. Fajne wszystko, całe sprzęty są z firmy MPG. Dość fajne takie, można powiedzieć, rozwiązania. Wygodne też w siedzeniu. Co ważne, ruch jest pełny i spięcie jest idealne. Po Pawła Jabłońskiego też w siłowni Future Body ten zespół maszyn występuje. W innym takim połączeniu ze zmiennym ustawieniem. Siłownia ruszyła niedawno, nie będę ryzykował tutaj, czy to był luty, czy może wcześniej. Wiem, że było straszne opóźnienie ze względów, jak to wszyscy wiemy, w naszych rejonach i wszyscy mamy z remontami do czynienia, będzie za tydzień, a jest za miesiąc. No ale w końcu jest. No, obiekt jest fajnie usytuowany na takim, można powiedzieć, zboczu. Trochę tutaj mi tutaj wyglądało na San Francisco. Fajny taras wejściowy, piękna, czysta siłownia. No atmosfera, wiadomo, wszyscy się znają, miło. Przywitali mnie czereśniami, oczywiście czereśni przed treningiem nie jadam, ale z dziabniami to jest zapewne po. No Łukasz jest po sezonie startowym, nie za bardzo mu się akurat pod względem miejscowym powiodło w tym roku. Moim zdaniem zbyt mocne wyszczuplenie sylwetki w jego wypadku źle wygląda. Myślę, ja tu jestem za tym, żeby celował w ogóle w kulturystykę, bo jego sylwetka mi się tak podoba, że ja to bym marzył o takiej sylwetce. I tu można naprawdę nabudować masy, widać hasło. Dlatego też nagrałem to, żeby było przesłanie. No co o Mikołowie można powiedzieć? W Mikołowie znany jest zawodnik Wiesław, nasz kochany. Od tylu lat startujący. No, nie wiem, nie zdążyłem odwiedzić. Wiem, że ta siłownia też na pewno jest innego rodzaju niż Wieśka. Mówi się klub, tak żeby uściślić w szczegółach. No tu mamy też takie elementy fitnessu. Dziewczyny tam na dole mają salkę normalną, gdzie się odbywa spinning, gdzie się odbywa aerobik. Są maszyny troszeczkę bardziej zróżnicowane. No bo u Wieśka wiadomo, trening typowo hardkorowy i no widać, że można było wykluć z tego niezłe talenty. Także kto będzie w Mikołowie, polecam siłownię K8, także na pewno będziecie z tego zadowoleni. Ja pewnie nieraz jeszcze tam zawitam. Mieliśmy w planie zorganizowanie nawet kursu na trenera personalnego. Także jak się znajdą chętni, to można się tam kontaktować na naszej stronie. No z Łukaszem trenowałem już nie pierwszy raz, więc widzę, że też się nie opierdziela. Lubi tempo, ciężary, więc to się ceni. Widać, że ta sylwetka ma potencjał. Tak jak już mówiłem, no mi się bardzo podoba i no to też jest, wiadomo, warunki kostne, że tak powiem, wrodzone, genetyczne, wąska talia, szerokie barki, no aparycja też się liczy, no bo wiadomo, że to też ma znaczenie, no i jeszcze te takie, można powiedzieć, przewężenia kostne, co stanowi o tym, że te mięśnie wyglądają na jeszcze większe. Co mogę dodać jeszcze? No tu jest taka kolebka też, siostra Łukasza startuje, też bardzo się zaangażowała w starty. Myślę, że o tym jeszcze kiedyś powiemy.
już tam były też ze sobą międzynarodowe zawody, więc ten poziom jest wysoki, ona tu służy radą i na pewno te zajęcia są poparte tutaj też jakimiś takim, że tak powiem, wspomaganiem od strony dietetycznej i takiej, można powiedzieć, w każdym calu, żeby tu, jak trafią ludzie o różnorakich preferencjach, że na pewno będą dobrze obsłużeni. No jeszcze dołożyliśmy do tego łydki. No ten trening, nie powiem, to w sumie można powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo mieliśmy bardzo dobre tempo. Dziewczyna Łukasza dotrzymała nam kroku, więc mieliśmy tylko tam z ćwiczenia wyciskanie na sumnicy na jej wykroki. No i jej sylwetka też emanuje, bo widziałem na początku już tam przed 2 miesiącami, że jak wprowadziła jakieś tam zmiany, to ta sylwetka się po prostu dość szybko zmieniła. No oczywiście wiadomo, no praca musi być włożona, bo już genetyka genetyką, ale jednak trzeba troszeczkę pracy włożyć. Im więcej tej pracy włożymy, tym lepsze efekty. Także polecam Mikołów, koło Katowic, siłownia K8.